pytanie Berska. Projekt w sprawie zadania powierzonego na rok 2013 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczne Kraków. Paragraf pierwszy. W ramach zadania powierzonego na, pod nazwą Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków na 2013 przeznacza się kwotę 11 900 na zadania. Pierwsze, realizatorem jest MOPS, zadanie to jest świetlica terapeutyczna SOS ulica Pijarska, wyposażenie świetlic, środki pierwszej pomocy, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urządzenia bezpieczeństwa, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawca, to jest w sumie kwota 3900. Dwa, realizator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Zadanie zakup alkosensorów typu alkoblok dla Komisariatu Pierwszej Policji Miasta Szeroka na kwotę 4000. Punkt trzeci, realizator Straż Miejska, zadanie zakup materiałów dydaktycznych do propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, kwota 4000. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie projekt stanowi realizację zapisów statutu oraz zarządzenia nr 15 przez 2004 prezydenta miasta Krakowa z 12 stycznia 2004 w sprawie wprowadzania procedury planowania realizacji zadań w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków w roku 2004 i latach kolejnych jako zadań powierzonych dziennicom do realizacji. No i w zasadzie to chyba nie ma nic do omawiania. Kwota została oczywiście obcięta z 14 tysięcy, które mieliśmy w tamtym roku na 11 900. W tym roku przeznaczyliśmy 4 tysiące, bo tu się powtarza te automaty, które skarbnik nam obciął. Policja do dzisiaj ich nie dostała. Stąd ten powtórny zakup. Tym razem mamy nadzieję, że to wszędzie, ponieważ jest to bardzo ważne. Policja nie ma, nie jest w stanie stwierdzić, czy ktoś jest pod wpływem. Jak nie jest w stanie stwierdzić, czy jest pod wpływem, nie można występować o odebranie koncesji, robi się błędne koło. Z punktu widzenia mieszkańców jest to bardzo ważne. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie jest Państwa, co zabrać głos? Nie widzę. Przyjęcie projektu. Nie. Ja. Proszę Państwa, przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, przeciw, 0, wstrzymujący, 0. Dziękuję. Drugi prosi Frakcyjnego Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie ustawienia szkoliaka rowerowego w ulicy Krakowskiej. Przypomnę za ogółę, paragraf pierwszy. Zmieni się negatywnie wniosek dotyczący ustawienia szkoliaka rowerowego przy ulicy Krakowskiej, ulicy Świętej Katarzyny, uwagi na fakt, że planowana lokalizacja znajduje się za blisko przejścia dla pieszych. Paragraf drugi. Wnosi się o ustawienie stojaka rowerowego typu UCHO na ulicy Krakowskiej pomiędzy numerem 9 a numerem 11 pod podcieniami. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała stanowi delegację zapisów statutu dziedzictwa miasta i jest odpowiedzią na pismo zarządu w czasie, który komunalny tam wchodzi. O ustalenie stojaka wnioskowała w poradnie o profilaktyki i terapii uzależnień Monar. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy chcę zabrać głos w tej sprawie? Widzę. Przystępujemy do głosowania, kto jest za przyjęciem projektu. 6, 9, 10, 3, 15, 8, 3. Kto z Państwa przeciw? Nie widzę, nam się wstrzymał. Nie widzę. 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących, 0. Dziękuję bardzo. Druk numer 9.